Halo? A. Halo? Przepraszam was jeszcze raz za ten humorystyczny wstęp, ale naprawdę nie mogłem się powstrzymać, bo skojarzenia z Kubotą i tego telefonu są naprawdę ogromne i nie dało się powstrzymać. Tak więc moi drodzy, dzisiaj przed wami recenzja telefonu, który kosztuje 600 zł. Nazywa się Kubot Max 2, chociaż w sumie to do dzisiaj się zastanawiam, jak to się powinno czytać. Cubot? Cubot? Dużo osób pytało mnie o ten telefon, zwłaszcza przy moim filmie na temat starego ThinkPada. Tak więc dzisiaj rozwijam wasze wątpliwości. Na początku chciałbym zaznaczyć, że na pewno nie jest to telefon dla każdego. I nieczęsto zdarza mi się chwalić telefony, bo jeżeli chodzi o telefony, to jestem dość wybredny i w nim również znalazłem sporo wad. Jednakże ten czynnik, którym jest cena, tutaj myślę ma dość spore znaczenie. Kurde, tak nim wywijam, boję się, że mi spadnie, będzie przypał. Telefon jest naprawdę wykonany z rewelacyjnych materiałów. Jest metalowo-szklany i na pewno wpasuje się w obecną modę. Jak widzicie, on tak fajnie tutaj nam połyskuje i jest takim kameleonem, przechodzi z niebieskiego przez fioletowy i zielony. Powiedział wam daltonista, nie? Mamy tutaj przyciski do zmiany głośności, które niestety są razem, przez to czasami zdarzyło mi się mylić, który naciskam. Mamy przycisk włączania ekranu. Jest to bardzo fajne, że również poza czytnikiem linii papilarnych, który jest aktywny i jest nam w stanie odblokować telefon, mamy tutaj dedykowany przycisk do włączania ekranu. A także na spodzie urządzenia znajduje się USB typu C, co również mi się bardzo podoba. Ekran tego urządzenia jest dość specyficzny, bo ma aż 6,8 cala i na pewno uwagę tutaj przykuje ten dziwny notch, to wcięcie, które mamy. To wcięcie jest bardzo nietypowe i przypomina mi bardzo to z Samsunga Galaxy S10, jednakże no tutaj w tym telefonie nie jest to tak zwany cały hole punch, ponieważ tutaj wokół tego obiektywu mamy czarny po prostu plastik, jak mniemam. Swoją drogą szkoda, że ten obiektyw nie jest troszeczkę mniejszy. Uważam, że gdyby udało się zmniejszyć i ten aparat byłby troszeczkę mniejszy, całe urządzenie na pewno wyglądałoby lepiej. No i przede wszystkim też ten pasek powiadomień nie byłby taki duży. Ten ekran ma jedną zasadniczą wadę. Ma rozdzielczość 680x1352. Pomyślicie, że wygląda to tak. Jedyne, na czym można się złapać przy tym ekranie, to jest jeżeli chcemy oglądać na nim zdjęcia bądź filmy. Wtedy to wszystko widać jak na talerzu, ale jeżeli jesteście raczej człowiekiem, który używa telefonu, nie wiem, do pisania, używa telefonu po prostu do przeglądania internetu, to nie będziecie mieli z tym problemu. Z filmami jest jeszcze taki minus, że oficjalna apka do YouTube'a, przez to, że to nie jest ekran nawet 720p, ona nie pozwala nam ustawić jakości większej niż 480p. Co w moim odczuciu jest wręcz niedorzeczne, bo po prostu te filmy wyglądają jak kupa i no ciężko tutaj cokolwiek zachwalać. Jeżeli chodzi o aparat, porobiłem nim troszeczkę zdjęć. Sam w sobie włącza się dość szybko, po naciśnięciu dwukrotnie przycisku do włączania ekranu uruchamia się dość szybko. Te dwa obiektywy, wydaje mi się, że to jest troszeczkę ściema, ponieważ to nie robi jakichś fenomenalnych zdjęć. Powiedziałbym, zdjęcia są bardzo przeciętne, nawet zakrawające o słabe. Jeżeli mamy dobre warunki świetlne, no to oczywiście zdjęcia wyglądają bardzo w porządku I są całkiem ładne, jednakże jeżeli jesteśmy w pomieszczeniu i delikatnie ruszymy ręką, no wszystko się rozmazuje, jest totalnie nieostre. To samo tyczy się przedniej kamery, robi nieostre zdjęcia, jeżeli mamy mało światła, rozmazane. No, jeżeli szukacie telefonu do zdjęć, no to nie jest to zdecydowanie dobry wybór, no ale tutaj również cena 600 zł, tak? No nie oczekujmy nie wiadomo czego. Ponarzekałem trochę na aparat i na ekran. No i o ile aparat ciężko jest usprawiedliwiać, tak to, że mamy tak niską rozdzielczość ekranu, możemy przełożyć na plusy. Po pierwsze, telefon jest responsywny, bo ma o wiele, wiele mniej pikseli do wyświetlenia, a po drugie, zyskujemy wręcz kosmiczne życie na baterii.
jak bardzo kosmiczne. Słuchajcie, byłem w stanie wyciągnąć na tym telefonie lajtowo 3 dni. Autentycznie, byłem w stanie wycisnąć 3 dni, przy czym kończyłem ten trzeci dzień z 25%, który mi jeszcze zostało. I kiedy naprawdę zacisnąłem pasa, byłem w stanie wyciągnąć tym telefonem 4 dni na baterii. Co jak co, ale ta bateria, która ma 5000 mAh i to, że mamy tak mało pikseli do wyświetlenia, to jest rzecz, która w moich oczach ratuje ten telefon. I to tak naprawdę całkiem poważnie. I jeżeli chodzi o prędkość, no to mamy tutaj procesor Mediateka 8-rdzeniowy. I gdy czytałem inne recenzje na temat tego telefonu, ludzie często mówili: Mediatek, ach, to ja podziękuję. Ale powiem wam, że ten telefon, przez to, że ma tak niską rozdzielczość i pomimo tego, że ma Mediateka, to on chodzi prawie tak samo dobrze jak na przykład LG G6. W LG G6 mamy wysoką rozdzielczość ekranu, już nie najnowszy procesor, no i po prostu ten telefon chodzi wolniej niż ten Qbot. Dorzućmy do tego jeszcze to, że Qbot ma niemal czystego Androida i 4 GB RAM-u, no to ten telefon naprawdę nieźle śmiga. Ja byłem naprawdę pod wielkim wrażeniem. Mówiąc prawie czystego, znajdziemy tutaj parę rzeczy, które są dołożone, na przykład obsługę notcha, możemy ją wyłączyć, a także mamy dziwny tryb DuraSpeed, który no niewiele jest w ogóle wytłumaczony i ten DuraSpeed powoduje to, że ubija aplikacje w tle. To ubijanie aplikacji w tle jest dość agresywne, ale prawdopodobnie dzięki temu mamy tak długi wynik pracy na baterii i ogólną responsywność urządzenia. Menu oczywiście w tym telefonie jest w języku polskim, jednakże zdarzają się niektóre elementy, które nie są przetłumaczone. Nie zdarza się to często, jednakże takie występują, więc miejcie to na uwadze. Jeżeli chodzi o wydajność w grach, Hearthstone działał bardzo dobrze. Dorzucę wam tutaj jeszcze Asfalta. Niestety na telefonie nie da się uruchomić Fortnite'a, przynajmniej nie w oficjalny sposób. Próbowałem tutaj zmodyfikować instalator tak, żeby udało mi się tego Fortnite'a pobrać, jednakże jestem leszczem w te sprawy i nie udało mi się zmodyfikować tego instalatora, więc nie jestem wam w stanie powiedzieć, czy ten Fortnite działa. Ten telefon jest, mam wrażenie, trochę jak ten mem z Thanosem, który trzyma to wyważone ostrze. Na jednej stronie mamy prędkość działania i długi czas pracy na baterii, gdzie z drugiej strony mamy do dupy ekran i gówniany aparat. Więc w zależności od tego, po której stronie spektrum jesteś i na czym ci zależy, ten telefon będzie dla ciebie odpowiedni bądź też nie. Jeżeli szukasz telefonu, który jest szybki i długo trzyma na baterii, oczywiście jak na 600 zł, no to na pewno jest to spoko wybór. Jednakże jeżeli chcesz tani telefon, na którym będziesz mógł komfortowo oglądać filmy i mógł robić ładne zdjęcia, no to tutaj myślę, że lepiej jest kupić jakiegoś, nie wiem, używanego LG G6 czy coś w ten deseń. Tak więc, moi drodzy, ten Qbocik naprawdę spoko opcja, jeżeli nie jesteście zbyt wymagającym użytkownikiem i po prostu szukacie taniego telefonu, który będzie w miarę spoko działał przez parę najbliższych miesięcy i długo trzyma na baterii. Jeżeli to są twoje wymagania, mogę śmiało polecić. Jednakże, jeżeli wolisz używać telefonu do oglądania filmów i do robienia zdjęć, no to zdecydowanie nie jest to wybór dla ciebie. Tyle z mojej strony, mam nadzieję, że materiał wam się podobał i pomógł wam rozwiać wątpliwości. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, bajos!